Cześć, z tej strony Charles. Witam Was na kanale Kartografia, a to jest nowa Kia Niro. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej polskiej ofercie producenta. Porozmawiamy o stylistyce, wersjach wyposażenia, silnikach oraz polskich cenach. A więc zaczynamy! Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę, jeśli spodobał Wam się ten film. To dzięki Wam mogę rozwijać ten kanał. Miałem przyjemność przejechać pierwszą generacją Niro niecałe 30 tysięcy kilometrów i podróżowało mi się nią bardzo przyjemnie, a jednocześnie zużywało niewielkie ilości paliwa. A druga generacja to udana ewolucja. Jest bardziej przestronna, ma nowocześniejsze wyposażenie i dostępna jest w trzech zelektryfikowanych wersjach napędowych. Ja szczególnie cieszę się, że mamy nareszcie bardziej nowoczesną, odważną stylistykę, jak i zupełnie nową jakość wnętrza. Z zewnątrz nowe Niro zmieniło się diametralnie. Jest zupełnie inne niż poprzednik, czyli bardziej oryginalne i nietuzinkowe. Przypomina mi teraz bardziej koncept Habaniro z 2019 roku, chociaż taka stylistyka na pewno nie wszystkim przypadnie do gustu. Z przodu uwagę przykuwają przede wszystkim charakterystyczne reflektory z nowym wzorem świateł do jazdy dziennej LED oraz zmodernizowanym, spłaszczonym grillem w kształcie tygrysiego nosa, który został poszerzony i zachodzi aż na błotniki. W przypadku wersji EV z przodu znajdziemy również klapkę skrywającą port ładowania. Z tyłu uwagę zwracają światła w kształcie bumerangu umieszczone w słupkach oraz kontrastowe malowanie samych słupków C oraz tylnych błotników. Na szczęście można zamówić również wersję ze słupkami C w kolorze nadwozia, także dla każdego coś dobrego. Nowe Niro bazuje na przebudowanej, sprawdzonej platformie K, dzięki czemu wygospodarowano więcej miejsca w kabinie i bagażniku. Nowe Niro jest dłuższe, szersze i co ciekawe niższe niż poprzednik. Ma 442 cm długości, czyli o 6,5 cm więcej dla wersji HEV i PHEV oraz o 4,5 cm więcej dla wersji EV. 182,5 cm szerokości, czyli 2 cm więcej, a rozstaw osi wydłużył się do 272 cm, czyli również o 2 cm więcej. Wysokość wynosi 157 cm, czyli co ciekawe o 2,5 cm mniej dla wersji HEV i PHEV i o 1 cm mniej dla wersji EV. Bagażnik pozytywnie zaskakuje pojemnością. W wersji hybrydowej urósł niemal o 100 litrów i mieści teraz 451 litrów. Wersja PHEV ma 348 litrów pojemności, zaś elektryczne Niro EV 475 litrów plus tzw. frunk, czyli bagażnik pod maską z przodu, w którym dodatkowo można upchnąć 20 litrów. W praktyce zmieszczą się tam głównie kable do ładowania. Przejdźmy teraz do wnętrza. Nareszcie czuć tu powiew świeżości. Deska rozdzielcza jest minimalistyczna, a jednocześnie funkcjonalna, ergonomiczna i nowoczesna. Charakterystycznym punktem są te dwa połączone zakrzywione ekrany. Jeden to cyfrowe zegary, a drugi to centralny ekran systemu inforozrywki o przekątnej ponad 10 cali. Do tego mamy dwufunkcyjny panel sterowania klimatyzacją i do obsługi audio, a więc wszystko jest na swoim miejscu, intuicyjnie rozplanowane i proste w obsłudze. Cały projekt deski rozdzielczej jest bliźniaczo podobny do elektryka, czyli modelu EV6, czy nowego Sportage, chociaż mimo to wygląda jakoś inaczej, tak bardziej indywidualnie. Główne różnice to trochę zmieniony kształt ekranów, czy układ przycisków na tunelu środkowym, przy pokrętle zmiany biegów. Kierowca ma z kolei widok na dwuramienną kierownicę, która nie należy do najpiękniejszych. Taka sama znajduje się w modelu EV6 i tak jak tam, po prostu mi się tu nie podoba. Jedną z ciekawostek są materiały użyte do wykończenia wnętrza. Większość z nich powstała w procesie recyklingu polegającego na takim przetworzeniu odpadów, aby ostateczny produkt miał jakość, fakturę i trwałość typową bardziej dla klasy premium. Panele drzwiowe pomalowane zostały farbą wolną od lotnych związków organicznych, a skórzaną tapicerkę w wyższych wersjach wyposażenia wykonano z naturalnych składników, głównie celulozy uzyskiwanej z drzew eukaliptusowych. Kolejną z ciekawostek jest fotel pasażera, który może być wyposażony dodatkowo w funkcję relaksacyjną, czyli po naciśnięciu przycisku rozkłada się do pozycji zapewniającej optymalne pod kątem odpoczynku podparcie każdej części ciała.
W opcjonalnym wyposażeniu pojawił się również wyświetlacz przezierny head-up o przekątnej aż 10 cali. Dostępny będzie również system Remote Smart Parking Assist, czyli parkowanie autem, gdy jest się poza nim. W wersji EV znajdzie się również funkcja Vehicle to Load, dzięki której z gniazda w aucie będzie można zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne, chociażby ekspres do kawy, kuchenkę elektryczną, czy co tak naprawdę sobie życzymy. Niro drugiej generacji oferuje pakiet zaawansowanych systemów asystujących z rodziny DriveWise, których zadaniem jest oczywiście unikanie potencjalnych zagrożeń na drodze i poprawę bezpieczeństwa. Na pokładzie znajdziemy więc asystent ostrzegania o możliwych kolizjach z innymi uczestnikami drogi lub pieszymi, asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny tempomat z utrzymywaniem auta na środku pasa ruchu, system monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy, czy system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania. Do tego standard będzie 8 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy oraz kolanowa kierowcy. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, to do wyboru dostajemy klasyczną hybrydę, hybrydę PHEV, czyli z możliwością ładowania z gniazdka, oraz napęd w pełni elektryczny. I tak Niro HEV bazuje na jednostce benzynowej 1.6 GDI o mocy 105 koni mechanicznych. Do tego silnik elektryczny o identycznej mocy jak w poprzedniku, czyli 43 konie. Moc systemowa całego zestawu to 141 koni mechanicznych, czyli bez zmian w stosunku do poprzednika. Ale nowinką w skrzyni biegów jest, co ciekawe, brak biegu wstecznego. Jego rolę przejął bowiem silnik elektryczny i to on odpowiada za jazdy do tyłu. A sama skrzynia to nadal 6-stopniowy automat DCT drugiej generacji, czyli dobrze znana skrzynia dwusprzęgłowa. Poprawiły się również osiągi. Od 0 do 100 km na godzinę Niro HEV przyspieszać ma w 10,4 sekundy, czyli o sekundę szybciej niż zjeżdżająca generacja. Prędkość maksymalna się nie zmienia i będzie to 165 km na godzinę, chociaż w praktyce poprzednią generacją na niemieckich autostradach spokojnie udawało mi się uzyskać prędkość maksymalną na poziomie 185 km na godzinę. Bez zmian została maksymalna masa przyczepy z hamulcem 1300 kg. W Niro z napędem PHEV, czyli hybrydowym z możliwością ładowania z gniazdka, również mamy ten sam silnik 1.6 GDI o mocy 105 koni, ale tutaj do niego dołożono mocniejszy motor elektryczny. Teraz ma on 84 konie mechaniczne, czyli aż o 24 więcej niż w poprzedniku, a moc systemowa całego układu to 183 konie mechaniczne. Tylko na prądzie auto może przejechać średnio 65 km, czyli o około 16 więcej niż poprzednia generacja. To zasługa chociażby większego akumulatora, który ma teraz ponad 11 zamiast niecałych 9 kWh, jak również zmienionego systemu ogrzewania wnętrza. Wersja plug-in hybrid do setki przyspieszać ma w 9,6 sekundy, czyli 1,2 sekundy szybciej niż poprzednik, a prędkość maksymalna ma wynosić 168 km na godzinę. Zarówno wersja PHEV i HEV będą miały w standardzie również system Green Zone. To taki tryb, który za nas decyduje, kiedy jedziemy w trybie elektrycznym, a kiedy w mieszanym. I zbiera dane i wskazówki z systemu nawigacji, uczy się naszych tras oraz zachowań i na przykład może przełączyć się automatycznie w tryb jazdy elektrycznej w pobliżu szkół albo szpitali. Kierowca może również sam wyznaczyć takie zielone obszary, na przykład w sąsiedztwie swojego domu czy osiedla. Niro w pełni elektryczne ma podobne parametry do poprzedniej generacji. Różnica jest taka, że nie ma już opcji zamówienia wersji z mniejszą baterią. Mamy tu więc silnik elektryczny o mocy 204 koni mechanicznych i baterię o pojemności użytkowej niecałych 65 kWh. Optymalizacja aerodynamiki pozwoliła wydłużyć zasięg do średnio 463 km, a ładowanie od 10 do 80% zajmuje tylko 43 minuty. Nowością jest również funkcja prekondycji baterii, co w praktyce oznacza, że po włączeniu nawigowania do wybranej ładowarki system celowo podgrzeje baterię, aby po dojechaniu do słupka temperatura akumulatora była optymalna pod kątem ładowania i abyśmy mogli od razu ładować akumulatory z pełną mocą. Sprytne rozwiązanie. Do setki Niro EV przyspiesza w 7,8 sekundy, prędkość maksymalna to 167 km na godzinę. W silniku elektrycznym Niro EV zmniejszono moment obrotowy do 255 Nm. To przełoży się na lepszą trakcję podczas ruszania na mokrym terenie, a oponą na przedniej osi wydłuży życie. Przejdźmy teraz do cen. Producent bardzo rozsądnie wycenił nową generację modelu, jeśli przyjrzymy się, co oferuje w standardzie już bazowa wersja wyposażenia. A sam cennik jest prosty i jak to kija ma w zwyczaju, mamy dobrze skonfigurowane trzy wersje wyposażenia, do których tak naprawdę nie ma zbyt wielu dodatkowych opcji, poza pakietami bezpieczeństwa, lakierem czy szklanym dachem.
I tak cennik rozpoczyna Niro HEV w wersji M z kwotą od 117 900 zł. Wersja plug-in hybrid rozpoczyna się wersją M od 142 900 zł, czyli za większą baterię i możliwość ładowania z gniazdka należy dopłacić aż 25 000 zł. W standardzie wersji M mamy już 8 poduszek powietrznych, klimatyzację dwustrefową, elektrycznie regulowane podgrzewane lusterka z kierunkowskazami LED, skórzaną kierownicę, 8-calowy dotykowy ekran z interfejsami Android Auto i Apple CarPlay, porty USB z przodu i w fotelach z tyłu, kamerę cofania z tylnymi czujnikami parkowania, tempomat, światła drogowe i mijania LED oraz 16-calowe aluminiowe felgi. Także jak widać, bazowa wersja M ma już solidne wyposażenie, zdecydowanie wystarczające dla wielu kierowców. Wersja L w połączeniu z klasyczną hybrydą to wydatek minimum 130 900 zł, a wersja PHEV minimum 157 900 zł. Elka dodatkowo oferuje ponad bazową wersję m.in. większy ponad 10-calowy ekran systemu inforozrywki z nawigacją, przednie czujniki parkowania, podgrzewaną kierownicę i fotele przednie, nawiewy na tylnej kanapie, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, laminowaną przednią szybę, aktywny tempomat czy asystenta jazdy autostradowej. Moim zdaniem jest to optymalna wersja wyposażenia na długie lata. Jedyne co dołożyłbym do tej wersji to pakiet DriveWise, który dodaje m.in. system monitorowania martwego pola w lusterkach, czy monitorowanie ruchu pojazdów podczas cofania. A wersja Business Line to już wypas. Cena zaczyna się od 142 900 zł w wersji HEV i 169 900 zł w wersji PHEV, a ponad wersję L otrzymujemy tu jeszcze wyświetlacz przyzierny head-up, cyfrowe zegary, indukcyjną ładowarkę, także systemy bezpieczeństwa DriveWise czy elektrycznie regulowane fotele. Wersja w pełni elektryczna Niro EV startuje katalogowo z poziomu 167 900 zł za wersję M, 188 900 zł za wersję L oraz wersja XL z ceną od 206 900 zł. Biorąc pod uwagę dopłaty w programie Mój Elektryk dla osób fizycznych, możemy liczyć dodatkowo na rabat 18 750 zł lub nawet 27 000 zł w przypadku posiadania karty dużej rodziny. Pierwsze modele nowej generacji Niro powinny trafić do klientów już w te wakacje. Jako pierwsze już w lipcu do salonów powinny trafić modele z napędem hybrydowym i hybrydowym typu plug-in, a elektryczna Kia Niro EV zadebiutuje na rynku mniej więcej w sierpniu tego roku. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba się Wam nowa Kia Niro i którą wersję napędu wybralibyście przy zakupie tego modelu. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być zawsze na bieżąco z nowymi filmami. To dzięki Wam mogę rozwijać ten kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.